Hello! Czym jest wartość bezwzględna? Wartość bezwzględna to taki bramkarz w klubie. Załóżmy, że liczby nieujemne są kobietami, liczby ujemne mężczyznami, a znak minus to myto za wejście. I tak, liczby nieujemne przychodzą bez opłaty, jak to baby, a liczby ujemne muszą zapłacić swoim minusem. Więc wniosek prosty. Wartość bezwzględna kastruje liczby ujemne, a simpuje liczby nieujemne, czyli te większe bądź równe 0. Tak w gruncie rzeczy można to sobie wyobrażać. Jednak dlaczego tak się dzieje? Jeżeli chodzi o wartość bezwzględną, to mamy kilka interpretacji. Dokładnie tak jak polskie sądy. Ile sądów, tyle interpretacji. Wąsik i Kamiński. Jednakże, matematyka nie jest taką Narnią jak nasz kraj. Liczba interpretacji po prostu wynika z tego, że patrzymy z innej strony na to samo. Na przykład, możemy popatrzeć ze strony arytmetycznej. Wtedy wartość bezwzględną możemy zapisać jako pierwiastek z kwadratu liczby x. Taka kombinacja operacji sprawia, że bezpowrotnie tracimy minus. Zobacz to na przykładzie. Podstawiamy liczbę 5. 5 do kwadratu to 25. Pierwiastek z tego to 5. Tak, dokładnie. Nic się nie stało. Ponieważ kwadrat i pierwiastek drugiego stopnia to operacje odwrotne, takie jak dodawanie i odejmowanie na przykład. No dobra, teraz podstawmy liczbę minus 5. Minus 5 do kwadratu oznacza minus 5 razy minus 5. Minus razy minus to plus, ponieważ jak ktoś zabierze ci dług, no to mordo wyjdziesz na plus. Logiczne, prawda? Czyli dostajemy 25. No i resztę historii już znasz. Zauważ, zginął nam minus. Więc wniosek. Wartość bezwzględna działa, ponieważ minus razy minus daje plus. Kolejna interpretacja, z którą szykuje nam się ustawka, to interpretacja geometryczna. Rozpatrzmy oś liczbową. Zaznaczamy nasze wcześniejsze liczby na tej osi, minus 5 i 5. Czym jest wartość bezwzględna w tym kontekście? Jest to po prostu odległość danej liczby od zera na osi liczbowej. Tak jakbyśmy mierzyli to linijką. Stąd tutaj mamy 5 i stąd tutaj mamy 5. Wniosek. Noś ze sobą linijkę. Następna interpretacja, która doprowadzi cię do stanu agonalnego, to interpretacja funkcyjna. Jeżeli masz problem z funkcjami, to polecam mój kurs z funkcji. Przerób 9 godzin lekcyjnych w godzinę, dobij zadaniami maturalnymi i masz plus 20% do wyniku na maturze. Oczywiście link w opisie. Wracając. Interpretacja funkcyjna wartości bezwzględnej. Jest to zwyczajnie jej definicja. Leci tak. Wartość bezwzględna jest równa liczbie pod wartością bezwzględną, kiedy liczba ta jest większa bądź równa 0. Lub wartość bezwzględna jest równa przeciwności liczby pod wartością bezwzględną, kiedy liczba ta jest mniejsza od 0. Ten zapis, co tu widzisz, działa jak taka zwrotnica. Jeżeli wyobrazisz sobie liczby jako pociągi oznaczone numerami, to te z numerami dodatnimi pojadą górą, a te z numerami ujemnymi wykolają się na głupi ryj i pora na CS-a. Miano świruje. Pojadą dołem. Popatrz na przykładzie. Podstawiamy minus 5, wszędzie gdzie widzimy x. Od razu zauważamy ten zaistniały farmazon w górnej linijce. Minus 5 nie jest liczbą większą bądź równą 0. Wykreślamy tę kurwę i dostajemy wynik. Wartość bezwzględna jest równa minus minus 5, czyli plus 5. Spróbuj przeprowadzić podobne rozumowanie dla liczb 5 oraz 0. Dobra, udało nam się zebrać w jedną całość wszystkie interpretacje wartości bezwzględnej. Teraz zastanówmy się nad najczęściej spotykanymi zastosowaniami tej funkcji. Przede wszystkim jest to rozwiązywanie równań z niewiadomo w kwadracie. Zastanawiałeś się kiedyś, skąd w takiej sytuacji bierze się drugie rozwiązanie? Popatrz. Rozpatrzmy równanie x kwadrat równa się 4. Naturalnie w tym momencie pierwiastkujemy obie strony i dostajemy dwie odpowiedzi. 2 lub minus 2. Ale dlaczego? No właśnie tutaj trzeba trochę zwolnić. Kiedy pierwiastkujemy obie strony, to po lewej stronie dostajemy pierwiastek z x kwadrat, a po prawej oczywiście 2. Zauważ, że tutaj jest wartość bezwzględna. Okej. Skąd to drugie rozwiązanie się bierze? Bierze się stąd, że nie wiemy, czy ta liczba x stojąca w tym miejscu jest większa bądź równa 0, czy mniejsza od 0. Dlaczego nas to interesuje?
ponieważ definicja, którą poznaliśmy. Więc rozpatrujemy dwa przypadki. X większy bądź równy 0 lub x mniejszy od 0. Nie wiemy, który jest spełniony, więc badamy oba równolegle. Jeżeli tutaj nie jest ujemny, to przepisujemy bez wartości bezwzględnej, bo definicja. A tutaj, jeżeli jest ujemny, to dopisujemy minus, bo definicja. Zostało tutaj pomnożyć obie strony razy minus 1 i dostajemy wynik. Zauważ, że w szkole twój nauczyciel pomija te wszystkie kroki. Dlaczego? Nie wiem, kurwa, żebyś myślał, że matematyka nie ma sensu. Dobra, nie zapomnij sprawdzić kursu i to tyle. Na razie!